Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagramy w Spyro Year of the Dragon. A w tym odcinku zaczniemy od nieco niezwykłej rzeczy, albowiem jedna osoba zwróciła uwagę w komentarzu, iż postaci, które tutaj zwisają pod balonem, swoją drogą tak, to jest właśnie to, co postaci robią, kiedy wychodzą przez portal na wyjściu. To zobaczyliśmy na przykład z majorem George'em na końcu, tam burmistrzem, to nie był major, major po polsku znaczy zupełnie coś innego. Ale właśnie burmistrz George wyszedł przez portal, co jest dość niezwykłe, jeśli chodzi o NPC-ów. I właśnie tutaj powinien on iść. Ja jednak wczytałem grę nieco bardziej, ponieważ ostatni NPC, który przechodził przez swój portal, będzie nas tutaj witał i będzie z nami gadał. Witał, nie widał. No i jako iż pierwsza była Sheila, tak więc podejdźmy i zobaczmy, co Sheila ma nam do powiedzenia. Ponoć każda postać mówi coś innego. Hi Spyro, if you bring someone back from each of the five worlds, we'll have enough weight to pull down this balloon for you. Hi Spyro, if you bring... No dobra, czyli Sheila ma pierwszy tekst. Znaczy tak mam nadzieję, że oni gadają wszystkiego tego samego. Tak więc ja w sumie nie mam save'a sprzed... czy tam spo... Nie mam. Mam przecież save'a, którym zacznę kolejny odcinek. Znaczy kolejną planszę. Tak więc... Dobra, mamy już pogadankę Sheila, tak więc zaraz zobaczymy, co mówi... Nie major, burmistrz George. Tak więc 3, 2, 1, cięcie! Jesteśmy już tutaj, widzimy, że major George, burmistrz George zwisa już tutaj za Sheilą. Zobaczmy, co nam ma nasz wesoły, albo raczej bojący się myszoskoczek do powiedzenia. I don't know how this balloon works, but I think we can get it working for you if you bring back someone from each of the other worlds. Tak myślałem, że będą Leo, nie George. George to był... Chancellor George na samym początku, tak więc burmistrz Leo. Przepraszam za pomylenie twojego imienia. No ale tak czy siak mi się wydaje, że każda postać zawsze będzie mówiła mniej więcej to samo, ale na swój styl. No na przykład on mówił, że nie wie jak balony działają, prawda? Tak więc mam nadzieję, że wszystkie inne postaci będą mówiły całkowicie różne rzeczy. Tam raczej będą to mówiły całkowicie po swojemu. Ale dobra, jakie to będą postaci przede wszystkim? Na razie nic nie wiemy. Chwila, ja mam rękę na górze, żeby poprawić mikrofon, tak więc nie mogłem skoczyć tylko jedną ręką. Jedna ręka na analogu, druga ręka na guzikach po prawej stronie. A tymczasem przejdźmy się do chyba najpiękniejszego portalu, jakiego kiedykolwiek widzieliśmy. Portalu bardzo sugestywnego co do tego, co znajdziemy w planszy. Plansza zwie się Cloud Pass, czyli iglice, chmur, ewentualnie chmurne, chmurzaste iglice. Zapraszam! Miałem nadzieję, że się odbije głową. Czy dalej jest ten bóg z save'em? Czyżby? Tak. A mi się wydaje, że nigdy go nie unikniemy, tak więc przestaję o nim mówić z tą chwilą. Jaka jest plansza? Plansza jest jedną z najpiękniejszych plansz, zupełnie tak jak portal, który widziałem. Bardzo mi się ona podoba, jeśli chodzi o design, no i w sumie jeśli chodzi o zawartość, także bardzo mi się podoba. Otóż, niedawno grałem w Enter the Dragonfly, nie przyszedłem jeszcze tej gry, ale jedna z tych plansz w Enter the Dragonfly także była robiona na styl tego. Widać było, że twórcy Enter the Dragonfly bardzo chcieli wykorzystać kulminacyjne osiągnięcie studia Insomniac, jeśli chodzi o gry Spyro, ponieważ, no nie ukrywajmy, daleka droga, którą studio przeszło od czasu stworzenia Spyro 1, naprawdę, naprawdę wywarła na ich umiejętnościach wielkie piętno. Piętno jak najlepsze, ponieważ zrobili naprawdę kawał wyśmienitej gry. Ale porozmawiajmy z tym stworkiem, którego włosy przypominają całą okolicę. Nie te niebo, te okolice. A także sam portal. Te stworki, swoją drogą, to Weather Imps, czyli chochliki pogodowe. The Rhinox have shut down our cloud generator, and I'll never see a rainbow again. Iść na paradę. Nie no, tak na poważnie. Imiona tych chochlików są bardzo związane z chmurami, ponieważ Nimbus to jest rodzaj chmury. Nie pamiętam jaka jest jaka, kiedyś to wiedziałem, kiedyś się naprawdę bardzo interesowałem tego typu rzeczami. Niestety, teraz to już nie to samo. Znajdziemy w tej głównej planszy dwa rodzaje wrogów. Jednymi są właśnie tacy Ikarowo-Dedalusowi, czy tam Dedalowi wrogowie, Rhinokowie, żeby nie pomylić, Rhinox, nie Riptok, nie Gnork, Rhinok, tak, dobrze. Drugimi natomiast są tacy Zeusowi, którzy pod tą ścianą nie widać, ona jest bardzo jasna, marmurowa, ale teraz widać już lepiej, mają miecze w kształcie pioruna i kiedy nas uderzą, co jest najlepsze, atakujemy, atakowani jesteśmy prądem, strasznie mi się podoba. Wiem Spyro, że to nie jest miłe względem ciebie, no ale cóż, niestety trzeba niektóre rzeczy demonstrować. W sumie jeszcze później zademonstruję, jak działa atak tych wielkich, albowiem nie jest on bijący, tak więc nie ma problemu. Were big and strong like yours, I could easily glide across here.
Tak, a gdyby moje skrzydełka były wielkie i silne jak skrzydełka dużych smugów, odleciałbym stąd w cholerę, ponieważ mam gdzieś wasze problemy, Cirrus. Ha, Cirrus. Kolejne imię chmurza z tego potworka. Czy to raczej stworka, to nie są potworki, aczkolwiek dla niektórych mogą być potworkami, zależy od tego, jak przyjmiemy, wiecie, punkt odniesienia. Dla niektórych potwory są przyjaciółmi, dla innych przyjaciele... O cóż, przyjaciele czyjś, o tak, to oczywiście z fatum wrogów stojących w rzędzie, niestety, muszę się za jakimś minąć. Nasi przyjaciele mogą być potworem dla kimś, a potwór dla kogoś może być naszym przyjacielem i tak dalej. Swoją drogą, ten klejno tutaj odejśnąwszy od tej, odszedłszy, jest na to słowo, od tej z dziwnej myśli, pokazałem wam właśnie klejnot, który najciężej, czy tam może najłatwiej zdobyć, ale, czy tam łatwo zdobyć, ale bardzo łatwo go minąć. Zobaczcie, idąc tutaj do tego wirku nawet nie widać tej krawędzi. Nawet tutaj podchodząc ledwo ją widać, tym bardziej klejnotu, który stoi dokładnie tutaj. Jest to klejnot, który zwykle ja omijałem. Nie powiem, że wszyscy omijają, ponieważ nie mam pojęcia jak z wszystkimi, ale ja najczęściej właśnie tą piątkę omijałem. I ani trochę nie jestem z tego powodu dumny. No ale w sumie, znaczy też jak często się tutaj patrzy, no ale patrząc tutaj zdecydowanie ją na pewno widać. No ale dobra, kontynuujmy naszą podróż. Ogólnie całość. Co? Dopiero teraz tu mówisz, że to jest trzecia gra! Znaczy może to jest pierwsza plansza, gdzie pojawiają się wrogowie z metalowymi zbrojami, ale... W sumie rozbijanie tych metalowych wazonów już podpowiadało nam na logikę, że wrogów się tak samo załatwia w metalu. A co, jaki patrol, patrzcie. Tym razem się uda! Dwóch naraz, zdecydowanie wspaniały wynik, ale... Zapamiętajmy to miejsce. Fodrem tutaj są takie małe, kaczkowate stworki, strasznie słodkie. Ale zapamiętajmy to miejsce, ponieważ tutaj będziemy jeszcze wracać z tego względu. Tego, co teraz jest wyłączone, a kiedy przejdziemy planszę, zostanie włączone. Co mówiłem? Aha, wytestujmy umiejętności tych Rhinoków. Oni mają atak taki wietrzny, wywołują podmuch powietrza przed nimi, który neutralizuje także nasze płomienie, co jest warto... Nie? To w sensie wydawało, że neutralizują, no ale dobra, najwyraźniej człowiek, jakiś smok i ważka uczą się całe życie. Zoom mogłaby to na przykład powiedzieć. Nie, no to by było bez sensu, taka jedna uwaga. Ale tak czy siak, ataki tych wrogów nie zabijają same w sobie, ale jeśli, zobaczmy, wyobraźmy sobie, że tutaj jest przepaść. Nie, spadamy w przepaść, Spyro umiera. I od tego właśnie ci wrogowie są silni. Często są też umieszczani właśnie w takich sytuacjach, na klifach, na krawędziach w tej planszy. No albo na przykład ten, taka bardzo delikatna wersja tego, co teraz powiedziałem, nie dopuszcza nas do jajka swoją obecnością, tak więc zręcznie musimy przeskoczyć przez ten wiaterek, bardzo trudna rzecz. No i dopiero wtedy możemy go zabić, pozbierać klejnoty, ponieważ klejnoty są ważniejsze, no i dopiero na końcu uwolnić smoczka. Zresztą, patrząc na to, Stefanie, jak ciężkie jest życie, jeszcze zapłaczesz za byciem w jajku. Ech, ludzie, bądźcie jak najdłużej dzieci, ponieważ dorosłe życie jest straszne. Swoją drogą, czy to jest wszystko pozbierane? Tak. Póki nie mamy... A to jest spoiler, tak więc nie powiem, ale póki nie jesteśmy dalej w grze, zbieranie pojedynczych, omijanych klejnotów może być nieco upierdliwe i nieco trudne. Tak więc zbierajmy, żeby mieć planszę przejścia na 100% od razu, żeby nie musieć chodzić 100 tysięcy lat poszukując jednego klejnotu. Z powrotem od pszczółek, chociaż już dawno tak nie mówiłem. Zdecydowanie za dawno. No ale tak, tak, że właśnie ten, nie? Odcinek się skończy, czy tam plansza się skończy. Ja dalej nie będę miał wszystkich klejnotów, no i co wtedy robić? No co robić? No nic nie robić, trzeba po prostu się zewrzeć. Ewentualnie po prostu w takiej sytuacji ja bym zakończył odcinek i samemu poszukał tego klejnotu, ponieważ nie będę czekał na koniec gry, aż będę miał pewne profity z pewnego tytułu. No, obniż się, wielki miechu. Będę miał pewne profity z pewnego tytułu i dopiero wtedy będę wszystkiego tego szukał, zwłaszcza na wizji, co będę wchodził w planszę specjalnie, żeby jeden klejnot zebrać. Nie, nie, to bym sobie ewentualnie zbierał poza nagrywaniem. Między tymczasem nasz wielki, naczelny żyd już tu czeka. The sorceress has put me in charge of guarding these bellows. However, I suppose I might look the other way if I was distracted by counting gems. Myślę, że na początku jak zawsze odpowiemy no way, you doofus! What? No? What else are you going to do with all those gems? By flying lessons? That was a good one. Jepie, no. Ale wiecie, co najbardziej boli, że to był całkiem dobry tekst, tak właściwie, i ten doofus mnie... No nie można go jeszcze bić. Jeszcze! To też jest spoiler, ale myślę, że wszyscy go czekają, żeby spuścić łomot. A ten tekst się powtarza, bla bla bla, oczywiście zapłacimy. Yes, precious, precious gems. Well then, Spyro, you may now use the bellows anytime you wish.
Best of luck on your little egg hunt. Dziękuję. Swoją drogą, po cholerę Money Bucksowi te klejnoty. My sobie z nimi chodzimy, mamy je. A na co one mu? Nasze klejnoty przechodzą w jego ręce. No i co on z nimi robi? Ma je w worku, no i co z tego? No i co w związku z tym? Wydaje je na coś? Swoją drogą, patrząc na to, że historia Money Bucksa mogłaby być dość ciekawa, ja chętnie zagrałbym w grę, gdzie głównym bohaterem jest Money Bucks. No wiecie, mam zielonego Sparksa, co nie stało się od dawna. Nie, no dość często się zdarza. Znaczy w sumie nie pamiętam. Jezus Maria, tak glajdowanie, o nie spadnę, co teraz? Zaprawie się zabiłem, o mój Boże. Ale od samego początku, kiedy Money Bucks chwalił się Ripto, czy tam przy Ripto, nie wiedział, że Ripto tam jest, że był bokserem za młodu i że sam chętnie spuścił łomot Ripto, bardzo, bardzo interesuje mnie historia Money Bucksa. Co też on robi, kiedy akurat nie stoi w żadnej planszy, żeby przeszkadzać Spyro i wychciwać od niego kasę. No ogólnie, jakie są jego motywy, co on robi z tymi pieniędzmi później? To jest naprawdę interesująca historia, interesujące motywy. Chociaż z drugiej strony można powiedzieć, że on nie ma tych pieniędzy, ponieważ na końcu każdej części je odzyskujemy, czy tam Spyro je odzyskuje. No ale tak czy jak Money Bucks zawsze trzęsie czymś w worku, tak więc coś musi tam mieć. Ale skąd wzięła się ta jego chęć do pieniędzy, jeśli on był kiedyś po prostu... O! To zdecydowanie są kaczuszki, mi natomiast ten odgłos się w ogóle nie udał. Jestem lepszą świnią niż kaczką, ale dobra, pogadajmy z ostatnim już impem. You activated the bellows? Maybe I can get the cloud generator working again. Fluffy, co jest dość dziwne, ponieważ nie nazywa się jak chmura, nazywa się niczym piękne słówko oznaczające puszysty. Fluffy. Ostatni imp swoją drogą, ale w głównej planszy, jak co? Nie, nawet nie ostatni w głównej planszy. Nie wiem. Tak czy siak, zobaczmy małą, fajną animację. Rhinox must have been using this thing to clock up the cloud generator. Henry! Obudziłem się trochę prawie za późno, ale przypomniało mi się, że czytam to imiona na głos. Nie uciekaj, przyjacielu! Zresztą pogadamy z nim jeszcze w tym odcinku. Ale dobra, co my byśmy jeszcze chcieli zrobić? Mamy tutaj dwie opcje, albo raczej nawet trzy, aczkolwiek trzecia jest dość daleko, to więc trzecią zrobimy ostatnią. Ale tak, mamy tutaj czarny wirek na dole. Jeśli ktoś woli spinać się na szczyty, mamy czarny wirek na górze. Aczkolwiek nie jest on czarnym wirkiem, w sumie myślałem, że to będzie taka sama animacja jak tutaj. No ale w sumie najpierw pójdźmy w to, ponieważ to pierwsze zauważyliśmy. Co nas tutaj czeka? Czeka nas tutaj mały ten świat. Mały ten świat to brzmi jak jakiś tytuł wiersza, czy piosenki, czy czegoś w tym stylu. Ale tak czy siak czeka nas jedna z tych, nie powiedziałbym minigierek, ale czeka nas... On nie ma oczu pod spodem! Mój Boże, chciałem prejsować słońce, które nie ma oczu. A co jeśli prejsując słońce odbiera nam oczy? Kiedy patrzymy na słońce, bolą nas oczy! Słońce chce odzyskać oczy, zabierając nam nasze oczy. Pogadajmy z nim, ponieważ myślę, że on wytłumaczy nam całą sytuację. Our sun has gone out. We can make a new one with our lava fusion cauldron and three sun seeds. But they keep burning up before we can get them in the pot. Cumulus, czyli kolejna nazwa chmurki. Into the pot. Mają strasznie słodziutkie głosy, wyglądają też strasznie słodziutko. Te oczka są przeurocze. O, to było miłe. Ale tak szczerze nie zrobię tego napisu. Jeśli nie potrafisz nadążyć za słonecznym nasionkiem, pamiętaj, że zawsze możesz trzymać kwadrat, żeby szarżować. Tak, dokładnie, trzymaj się kwadrat, żeby szarżować. Aczkolwiek sterowanie może być nieco takie sobie, ponieważ jest dość spory czas, który upływa między zakończeniem szarży. Między zakończeniem szarży a rozpoczęciem płomienia, tak więc to może być moją zgubą, to jest moją piętą achillesową, szczerze powiedziawszy. No ale zobaczmy, pierwsze ziarenko, pierwsze nasionko idzie bardzo szybko, bardzo żwawo, wiecie co? Te klejnoty będziemy zbierać po kolei, czy tam raczej przy okazji, kiedy tylko jakieś nasionko pójdzie inną drogą, albowiem nie myślcie sobie, że wszystkie nasionka idą drogą tak banalną, trywialną i łatwą, ha, ha, ha. Moi drodzy, jeszcze nigdy nie byliście w takim błędzie. Co natomiast będzie, czego natomiast świadkami będą nasze oczy? Oczy, które nie należą do słonecznych nasionek. Będą one świadkami zmagań
Nie trzeba stawać na dany guzik, starczy zugniować tutaj te nasionko. Ale będą one świadkami zmagań towarzyszących mi na drodze ku kotłu. Kotłu, tak się mówi? Do którego wrzucić musimy wszystkie te nasionka. Co najgorsze, ten ogień nie odnawia nasionka. Uch, ale trochę się przestraszyłem. Swoją drogą macie strasznie fajne jacuzzi, chłopcy. Mogę dołączyć? Nie? Tamten wygląda, jakby się opierał rękami o krawędzi. Może właśnie tak robi, ale wątpię. Dobra, czemu smoki nie są odporne na lawę? Tak czy jak, mam nadzieję, że ten foder tutaj się zrespił. Nie. Nie. Ale dobra, teraz problemy się zaczynają. Ponieważ ostatnie nasionko wymaga już naprawdę strasznie długiej drogi. Jest strasznie upierdliwe, strasznie szybko zaczyna się gasić, tak więc trzeba uważać. Na szczęście nasz płomień ma dość daleki zasięg. Na nieszczęście te ognie po drodze... udało się, pięknie. Teraz będziemy świadkami wspaniałego tańca godowego, ponieważ narodziny słońca wymagają aż 3 rodziców. Ale piękne są narodziny słońca! Same w sobie. What I call a sun. Here, you can have this last sun seed as a souvenir. I think it might be a dud, though. It's a dud! Kto by pomyślał, że w takiej grze znajdziemy to słowo jak dud? Aczkolwiek ci z was, którzy nie grali w Metal Gear Solid 2, raczej nie rozpoznają tego odniesienia. No niestety. Tak to już bywa, kiedy gra się tylko w kilka gier i nie zwraca uwagi na inne, prawda, Lulu? Lulu pewnie gra w Lola. No niestety, dla niej już nie ma ratunku. Ej, no czemu nic więcej? Wiesz co, nawet lepiej. No dzięki niemu nie muszę robić tyle napisów. Ja mu się odpłacam bicie. Chociaż niektórzy lubią takie bicie, więc może on też lubi. Pamiętaj o dzieciach. Co nas tu jeszcze czeka? Czeka nas zebranie wszystkich klejnotów, całej resztki. Tak więc przemierzmy tę salę i poszukajmy ostatnich klejnotów, które kryć się mogą we wszelkich zakamarkach i różnych innych tego typu miejscach. Na przykład tutaj, w tej niszy, w której znajdziemy 2 zielone i 1 fioletowy, albo niebieski, w sumie to jest bardziej fioletowe w tej grze. W sumie stańmy koło jednej piąteczki i zobaczmy. Nie, to jest jednak bardziej niebieskie niż Spire, przynajmniej mi się wydaje. Nie jestem dobry w kolory, które mają w sobie fiolet albo różowy, albo niebieski. Zawsze byłem do dupy akurat w tych kolorach. Czy mamy na pewno wszystko? Ponieważ tak jak mówiłem, najgorzej jest szukać klejnotów. Mówiłem czy nie mówiłem? No nie pamiętam. Najgorzej tak czy siak jest szukać klejnotów, które mogą się zawyruszyć gdzieś w tych specjalnych plaszach. Mówiłem! Nie, nie mówiłem. Mówiłem tu a propos Dawn of the Dragon, że nie wiadomo gdzie są klejnoty, czy... w głównym świecie, na przykład Valley of Avala, czy w tym miejscu, gdzie Meadow ma domek. Dobra. Tak więc rozejrzymy się ostatni raz. Myślę, że nic tu nie ma. Lubię cię. Idziemy dalej, żeby zmierzyć się tym razem z bonusem, który znajdziemy hen wysoko w chmurach. O, idealnie. Złoty Spark się wracaj. Co znajdziemy w ogóle wysoko w chmurach? Jaka tajemnica czeka na nas? Kolejny imp. We usually wake up our rain cloud at the crack of dawn, but these mischievous spirits are stopping our bells from ringing. Stratus, kolejna chmurka, który użył bardzo fajnego słowa mischievous. Wygląda strasznie fajnie i wręcz nieangielsko przez tak charakterystyczne użycie tych literek. Gadasz to samo, bla 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 bla. Tak więc lećmy, jakie jest nasze zadanie? Dokładnie tak jak powiedział, tak więc nie będę powtarzał. Jaki jest mankament w tym wszystkim, jeśli ktoś jeszcze nie ogarnął latania, na przykład taki jak ja, ponieważ jestem głupim dzieckiem, które nie umie grać w gry i najwidoczniej powinno zająć się czymś innym, na przykład nauką, żeby nie przynieść wstydu rodzinie swoim jakże beznadziejnym wynikiem. Aczkolwiek myślę, że nie mam złego wyniku, ale dobra, mniejsza. Jaki jest mankament taki, że te duszki się kręcą i musimy dokładnie wiedzieć. Musimy dokładnie wiedzieć, w którym miejscu być, żeby trafić w tego duszka. Gdzie on jest? Tu jest. Tak, ja wam chciałem... O, zobaczmy to jeszcze raz. Dokładnie, te duszki dokładnie w ten sposób śmieją się, kiedy w nie nie trafimy. Dokładnie to chciałem wam pokazać, tylko po prostu zapomniałem, dlaczego się tak ciągle z nim mijam, ale podświadomie wiedziałem, że czegoś wam nie pokazałem. Tak więc teraz już na poważnie, całkowicie na poważnie, możemy polecieć na niego i go zabić. Dokładnie, czasem nawet nie męczy gadanie. It's a dude, dad. Belfry swoją drogą to jest drugie, nieco bardziej takie, wiecie, sophisticated, bardziej fajne słówko na dzwonnicę. Swoją drogą mi się wydaje, że jest dość
Chociaż czy jest używany, czy nie? Może Jake wie? Nie, Jake nie wie, Jake jest psem. A czy jest smokiem? Pozdrowienia dla tych, którzy załapali odniesienie. Ale może ten może coś mówić? Nie! Czemu nic nie chcecie do mnie mówić? Ja wiem, szanuję to, że nie chcecie, żebym robił napisów dużo, ale... Ale moglibyście, no. Dziękuję, Spark, jesteś bardzo uczynny. Bez niego pewnie długo będę zbierał. Ale dobra, co nas jeszcze czeka? Słyszymy tutaj w tle małego złodzieja, który cieszy się! Czeka, aż podejmiemy wyzwanie! Czy jajko zdobędziemy, czy też... Nie. A, to było akurat najgorsze. Gdzie on jest? Za tym, prawda? Tutaj. Strasznie mi się podoba to, że złodzieje, kiedy widzą, że podejmujemy wyzwanie, się cieszą. Takie jej! Mimo, że mogę zaraz umrzeć, nie obchodzi mnie to, ponieważ zaraz przed śmiercią oddam się największej przyjemności na świecie, czyli gonitwie z wściekłym smokiem, który goni swych nienarodzonych braci i sióstr. Chociaż w sumie może narodzonych, a jeszcze niewyklutych? Kto wie? Ja nie. Brian! Brian, nowe dziecko w smoczej rodzinie. Chociaż nie w głowie mu płakanie. Brian jest dzielny, odbija się na głowie. Póki co ma chrząstki, tak więc w sumie powinien uważać. Aczkolwiek chrząstki są miękkie, może się uginały i jakoś udało mu się zasnie przeżyć. Wiecie co, jak są takie wielkie, otwarte obszary, to aż chce się szarżować, ponieważ iść w takim tempie do kolejnego klejnotu jest nieco męcząco. No ale w sumie ganiając za złodziejem i tak prawie wszystko wyzbieraliśmy, tak? Jak widzimy, gdybym powyszedł teraz, ominęlibyśmy jedyneczkę, co byłoby bardzo niemiłe. Swoją drogą, jako iż w głównym segmencie czeka nas jeszcze zbieranie jakiejś tam ilości klejnotów, to i tak nie będziemy wiedzieli, czy wszystko tutaj wyzbieraliśmy. Musimy liczyć na moje oczka. Nawet nie wasze, tylko na moje, ponieważ nawet jeśli wy coś zauważycie w tle, to przecież nie możecie mi powiedzieć w tym momencie, żebym to zebrał. W tym chodzi mi o nagrywanie, nie kiedy wy to oglądacie. Haha. Przecież to wszystko jest oczywiste. Czemu ja to mówię? Bo mogę. Ponieważ muszę, ponieważ ten paplok, gdybym nic nie gadał, wszystko byłoby takie sztuczne i nijakie i nudne. Ale wskoczmy tutaj? Po co? W sumie nie wiem. Z tego samego powodu, dla którego cały czas gadam. Bo tak, bo mogę. Ale wskoczmy, wow, patrzcie, yeah! Wow! Myślałem, że przewidzą animację, żeby na głowę spadać tutaj wszędzie. Ale dobra. Ostatnia rzecz. Wydaje mi się, że mamy ładną, okrągłą liczbę klejnotów, tak więc to, co nas czeka, dostarczy nam ostatnich klejnotów w liczbie. W liczbie 70 jest to, tak jak mówię, okrągła liczba i często właśnie w bonusach także są okrągłe liczby, ponieważ to było dość dziwne, gdyby w jakimś bonusie były tylko 53 sztuki skarbu, nieprawdacie? Ale mówiłem wam, żebyście zwrócili uwagę na pewne miejsce. Pewne miejsce, które jest gdzieś tu, tak po prawej, tak, tutaj, to, nie tutaj. Zgubiłem się. Aha, nie, dobra, to jest tutaj. Po prostu nie przypomniałem sobie, dlaczego tutaj jest taka podstawa. Myślałem, że tutaj zaczęliśmy planszę i dlatego pomyślałem, gdzie do cholery jest ten chochlik jeden. Ale tutaj był właśnie ten jeden uskrzydlony Rhinok, który odpychał nas od jajka. Swoją drogą właśnie, biorąc pod uwagę, że chmury także były domeną bogów, biorąc pod uwagę, że małe Rhinoki mają pioruny, wyglądają na Zeusa, duże Rhinoki mają skrzydła, wyglądają na Ikara albo Dedala, całość jest strasznie fajnie stylizowana na mitologię Greków. I to już druga plansza pod rząd, ponieważ poprzednie, jak pamiętamy, przecież byli greccy hoplici, czy tam raczej, pożal się Boże, Rhinokici, powiedzmy. Swoją drogą, co mają ci Rhinokowie? Przypatrzcie się im klatkom piersiowym. Może tamten w tle, o, ponieważ on się obraca na boki. I zobaczcie, że ten... W sumie też to widać. Oni mają napierśniki, czyli to mogą być kobiety rajnokowe, które rajnoki posłali na wojnę, co jest w sumie fajne, ponieważ równość, wolność, tolerancja i tak dalej. Równe uprawnienie. Z drugiej strony, ta zbroja jest dość taka... przez te sutki. Nie robi się sutków na zbrojach, bo po cholerę. Dobra, tutaj mamy takie ogniste elementy, zupełnie takie... Nie zupełnie. Prawie zupełnie takie same, jak w elemencie zganianiem się z trzema nasionkami. Dlaczego prawie takie same? Ponieważ tam z nasionkami one nigdy nie gasły, tutaj natomiast gasną. I to dość często, tak więc mamy szansę przez to przejść. Dlaczego tutaj idziemy? Dlatego, że mamy tutaj ostatnie... Oho! Tak sobie przypomniałem. Nie uszukamy przeznaczenia, niestety. Prawie się udało, ale niestety prawie. Jaka daleka droga, ale że odcinek strasznie króciutki jak na Spyro 3, oj, będą długie odcinki, uwierzcie mi, zwłaszcza jak nie będzie mi iść z minigierkami, już tam raczej bonusami, nazwijmy to bonusami po prostu. Jeśli nie będzie mi iść z bonusami, to niektóre odcinki będą, takie długie jeszcze bardziej.
Niestety spadłem na sam dół. Ale dobra, wróćmy tam. Wiemy już, co nas czeka. Ja za bardzo nie będę się już bawił z tymi skrzydlatymi jego mościami. Tak więc wszystko już powinno pójść jak spłatka. Nawet tutaj ostrożnie będę trójkąta używał, nawet kiedy skoki będą wydawały się bezpieczne. Ej, poważnie, zabijani po raz wtóry wrogowie nic nie dają, nawet kuleczek. Jestem zawiedziony. Jestem zawiedziony, ponieważ nie opłaca się ich zabijać któryś raz. O, myślałem, że nie wskoczę tam. Aha, tam dalej. Myślałem, że to tutaj już, ale jeszcze jedna półeczka i możemy tam dolecieć. Swoją drogą, co nam brakuje? Ile nam jajek brakuje? Bo jeśli tylko jedno, to spoko. Jedno. 20. Czyli mimo to najprawdopodobniej gdzieś zostawiłem piąteczkę. Nie. Na szczęście nie. Tak patrzę na niego i myślę... Coś mi się tu nie zgadza. Po prawej jest żółty, po lewej niebieski, fioletowy... piątka. Po lewej piątka. Tak myślę, kurde, gdzie ja mogę zostawić tą piątkę? Patrzę na tego Rajnoka, tak patrzę. Coś zaczyna zgrzytać mi w głowie, to może było nawet słychać na mikrofonie. Claire? Ładny kolorek. Śliczna tęcza. Nie, wiecie co, takich tekstów się potrzebam. Nie, takich głupot gadał nie będę. Wszyscy doskonale wiecie, o co mi chodzi. Tak więc nawet nie muszę o tym mówić, ale takich głupich, dziecinnych tekstów akurat się powstrzymam. Ale dobra, tak czy siak, trybiki zaskoczyły i nagle się kapłem, że przecież z Rajnoka też kasa wypada, tak więc szafa gra, hajsy się zgadzają, możemy wychodzić z planszy. Szkoda, że w przeciwieństwie do dwójki na wyjście nie ma żadnych filmików z plansz. Pamiętacie na przykład w Molten Core to było? Molten Crater, Molten Core to jest umiejętność Overwatcha. Boże, człowiek 3 dni zagra w Overwatcha, już mu odpierdziela, już nie zna innych słów, tylko Overwatchowe to jest taki wstyd. Znaczy trochę głupio by takim monotematycznym. Jak on słodko... Aha, to są skrzydełka, w sumie się, że tak stópkami przybra, ale chodź! Chodź, Fluffy! Czas porozmawiać, opisz mi, do czego służy ten doodad, bo ja nie wiem. Swoją drogą, jeśli oni potrzebują 5 obciążników, to czy Spyro nie mógłby robić za 5? Tak swoją drogą tu... Raz, dwa, trzy, cztery... Za co chwyci się ostatni? Czy ja tutaj jestem... Czy ktoś sobie ze mnie robi jaja? Fluffy! Fluffy! Powiedz mi! No dobra, dobra, ale czemu tu są tylko 4 sznurki? Dzieci, zamknijcie oczy. Takim małym erotykiem myślę, że zakończymy ten odcinek. Chyba się zakochałem po raz kolejny. Dobra, koniec takich głupot. Skończmy odcinek przed tym dziwnym, tajemniczym, kamiennym głoskiem, przed tym jeszcze póki co zamkniętym portalem. Kolejny odcinek rozpoczniemy od otwarcia tego portalu. No i w kolejnym odcinku zwiedzimy tę planszę. Pierwszą planszę, której nie przejdziemy niestety na 100%. A dlaczego? Tego dowiecie się w kolejnym odcinku. Czasami trzeba utrzymywać suspens, żeby utrzymywać uwagę widzów. Tak więc tradycyjnie dzięki za oglądanie, łapkujcie, trzymajcie się i do następnego odcinka, moi mili. Cześć!